Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w kolejnym dniu. Jak widzicie, trzeba się już wspomagać sztucznym światłem, ponieważ jest już rano ciemno. Tak, ja witam się z Wami śniadaniem i mam tutaj bułkę 4 pory roku z Biedronki, do tego salami, peperoni, ogórek. I do picia mam herbatkę, którą już Wam pokazywałam. Ja sobie tutaj wrzuciłam dwa opakowania, dlatego sobie oznaczyłam i kiedy rozpoczęłam, żebym mniej więcej miała też orientację, czy ona jest pita codziennie, czy dwa razy dziennie i tak dalej. Także coś takiego, no bo rano już też jest chłodno, więc trzeba się czymś wspomóc. Będą oczywiście witaminki, słuchajcie, będzie omega 3 oraz będzie D3, K2, MK7, ale zanim to... Znaczy, to będzie najpierw. A później, słuchajcie, coś, co dostałam w ramach współpracy. Jest to KetoFix, suplement diety na 30 dni. I jeżeli chcielibyście sobie zobaczyć, jaki jest skład, to jak najbardziej możecie. Ogólnie, słuchajcie, nie dopatrzyłam się rzeczy, które byłyby gdzieś tam zakazane i byłyby niewskazane. Także jeżeli macie ochotę, możecie sobie zerknąć sami. Ja sobie, słuchajcie, w tą stronę lepiej. Ja, słuchajcie, sobie przygotowałam małą taką ściągę, ponieważ też nie siedzę, wiecie, w tym, żeby wiedzieć co do czego i tak dalej. W sensie jest sporo tych informacji, a też nie chciałabym niczego przekręcić, dlatego Wam powiem. Ja Wam zrobiłam zbliżenie na skład tego suplementu i cóż, i przeczytam Wam chociaż tak, wiecie, pobieżnie coś na temat tego, co tam się znajduje. Pierwszym składnikiem, który się pojawia, jest to maltodekstryna. Tak. Ma, słuchajcie, motam się od samego rana. Ma bardzo wysoki indeks glikemiczny, jest też lekkostrawna, dzięki temu łatwo i szybko wchłania się, znaczy dostarcza organizmowi dużo energii. Jest wykorzystywana przez wielu producentów, najczęściej stosowana jako dodatek do żywności. Również jest składnikiem odżywek dla sportowców. Wykorzystywana jest także w farmakologii przy produkcji leków. Słuchajcie, kolejnym produktem jest ekstrakt z liści moringa. I tutaj mamy bardzo ciekawe informacje. Poprawia kondycję skóry dzięki zawartości witaminy A i E. Wspomaga układ kostny za sprawą dużej ilości wapnia, manganu. Zawarte w moringze żelazo pomaga, słuchajcie, zwalczyć uczucie ciągłego zmęczenia. Czyli akurat ta pogoda plus to, myślę, że będzie ok. Zresztą dajcie też znać, czy znacie ten produkt, czy też mieliście z nim do czynienia, ponieważ ja... Zresztą, ale to za chwileczkę o tym. Dobrze, kolejnym produktem, składnikiem, który tutaj jest, to jest ekstrakt z zielonej herbaty. Zielona herbata też jest ok, pobudza organizm, zwiększa spalanie tłuszczu, działa bakteriobójczo, poprawia funkcjonowanie mózgu, normuje poziom cukru we krwi, więc nie ma się tutaj do czego, słuchajcie, przyczepić. Kolejna to jest ekstrakt z ziela karczocha i ja tutaj pierwszy raz o takim składniku karczoch gdzieś tam słyszałam, ale o ekstrakcie z ziela takiego jako to nie. Jest to roślina ozdobna, ale także i lecznicza. Właściwości karczocha są moczopędne, regenerujące wątrobę, obniżające cholesterol i przeciwstarzeniowe, czyli też ok. Kolejne mamy, żebym się teraz nie pomyliła, słuchajcie, picolinian chromu. Tak. Redukuje poziom cholesterolu we krwi, hamuje apetyt na słodycze, co myślę jest dosyć istotne, jest częstym dodatkiem do spalaczy tłuszczu oraz produktów pomagających regulować masę ciała. Czyli słuchajcie, tak jak mówię, w tym produkcie nie znalazłam składników, które byłyby gdzieś szkodzące, które miałyby zrobić coś złego. Oczywiście możecie pisać w komentarzach, czy stosowaliście, czy też nie, czy znacie ten produkt, czy Wy na przykład dopatrujecie się czegoś, czego się nie powinno spożywać.
Podjęłam się 30-miesięcznej takiej współpracy z tą firmą. Zobaczymy, słuchajcie, jak to wyjdzie. Tabletkę przyjmujemy raz dziennie i takie 30 kapsułek kosztuje 137 zł. Przy kupnie dwóch opakowań jest taniej, trzech również jest taniej. Możecie sobie wejść na stronę ketofix.pl i tam sobie również poczytać na temat tego produktu. Tutaj też jest napisane, że właśnie Ketofix zawiera w swoim składzie chrom, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu makroskładników odżywczych oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Także zobaczymy, słuchajcie. Dzisiaj mamy czwartek, 30 dni od tego dnia. Postaram się Wam dawać jakieś takie może częstsze relacje, zresztą zobaczymy. U mnie ogólnie, słuchajcie, waga i tak spada, więc jestem ciekawa też, jak zachowa się po tym produkcie. Co tydzień u mnie jest spadek, dzisiaj chyba 46 dzień wyzwania, jeżeli dobrze liczę, i te spadki są, co bardzo mnie cieszy. Oczywiście po weekendzie, w poniedziałek, wtorek jest zastój, znaczy w poniedziałek jest lekki wzrost, wtorek również, w środę już jest zastój, taki wiecie, a w czwartek rusza znowu z kopyta, także u mnie tak to działa od początku wyzwania. Także cóż, ja zabieram się, słuchajcie, za jedzenie, za śniadanie, a z Wami połączę się później. Tak, kochani, to ja już w domu i naszego. Chciałam Wam tylko pokazać kilka rzeczy, które kupiłam w Lidlu. Udało mi się z pomarańczową naklejką kupić kiwi, te malutkie. Słuchajcie, w normalnej 4 zł, ja dałam 2 zł, więc myślę, że nie ma tragedii, a stan naprawdę jest bardzo dobry tego kiwi, także po co przepłacać. Do tego, słuchajcie, porzeczka chodziła za mną. Porzeczka już od dłuższego czasu biała mi, tak powiem Wam, nie smakuje jak czerwona. Chyba 5,99 albo 6,99 za te 125 gram, no trochę dużo, no ale kolejną rzeczą, słuchajcie, wzięłam na przetestowanie, bo wiem, że sporo osób na Instagramie wstawiało właśnie te kremy z Lidla i tutaj mamy krem o smaku truskawkowym bez dodatku cukru, bez oleju palmowego do smarowania pieczywa i teraz chwila prawdy. Kalorii sporo, w tym cukru 4,6, zobaczymy, co tutaj jest napisane. Krem o smaku truskawkowym bez dodatku cukru, bez oleju palmowego, zawiera substancję słodzącą, także możecie sobie zerknąć. Będzie oczywiście test. Kolejna rzecz, słuchajcie, to są wafelki biała, czekolada, kokos, wafle kukurydziane, ekstra chrupkie, 4 wafle w środku i chyba nie mam paragonu, żeby Wam powiedzieć, po ile one były. A może, nie, powiem Wam, po ile były te wafle. 3,99, tak, udało mi się znaleźć 3,99. Bardzo ciekawe, jestem bardzo właśnie ciekawa tych wafli. Możecie sobie też tutaj zerknąć, jak to z tyłu wygląda. Kolejną rzeczą, słuchajcie, coś nowego, ale powiem Wam, że dobrego. Są to takie ciasteczka oblane czekoladą z kokosem. Takich ciasteczek, tak jak widzicie, tutaj są 2 sztuki, ale w opakowaniu są 4 i one kosztowały złoty 99, ale naprawdę bardzo dobre. Pycha po prostu. I ostatnią rzeczą, którą chcę Wam pokazać, są to wafle kukurydziane i mamy tutaj tak, chili oraz śmietana i cebulka, jeszcze były tofi, w sensie powinny być z tej nowości tofi, ale w Lidlu nie było i one kosztowały 3,99 za sztukę. Podobno cebula, śmietana smakuje jak lejsy cebulowe, tutaj jak lejsy paprykowe i te tofi również właśnie przypominają, tak słyszałam z opowiadań i gdzieś właśnie, gdzie już ktoś recenzował, że tak powiem. Także ja pewnie Wam również rzucę gdzieś jakąś recenzję. Nie obiecuję, że teraz, ale myślę, że na dniach wrzucę. I jeszcze, jeżeli chodzi o jakieś nowości, to z Biedronki, ale tak, tutaj mam jakieś musy, są teraz w promocji, w Biedronce się opłaca.
Także musy mamy. Tutaj mamy jeszcze jakieś jagodowo-jabłkowe. Teraz też są w ofercie. Do tego, słuchajcie, burrata. Tak. Jest w promocji w chyba niecałe 5 zł w Biedronce. I wzięłam też na przetestowanie. Tutaj mam jakiś napój mango. Coś takiego. Teraz zobaczymy, czy jest tutaj. Coś... Tylko, że wstrząsnąć przed spożyciem najlepiej smakuje schłodzony. Także tutaj mamy takie kokosowe cząsteczki. Zobaczymy to też pewnie na dniach. Dostaniecie jakąś recenzję. To ja, moi drodzy, przychodzę się już z Wami pożegnać. Wpada kolagen od marki Tea of Love. Także jeżeli ktoś jeszcze nie pił, to gorąco polecam. Mam tutaj z tym razem kolagen z acerolą i cytryną. Znowu mi się język plącze. Złota edycja. I cóż my tutaj mamy? Zagęszczone soki owocowe, w tym jabłkowy, brzoskwiniowy z aceroli, cytryny. Kolagen rybi jest tutaj 20%, czyli 10 tysięcy mg. Mamy tutaj magnez, niacynę, cynk, kwas pantenenowy, witaminę B6, kwas foliowy, biotynę, selen, witaminę B12 i taką saszetkę zalewamy do szklanki, kubka z wodą 200 ml. Można wypić bezpośrednio z takiej saszetki. Jak tutaj widzicie, ja nie zamieszałam tego kolagenu, więc na dole mamy taki mocniejszy i taki właśnie też jest koncentrat. Także naprawdę bardzo fajna sprawa. Miałam coś Wam jeszcze dograć, ale po prostu czuję się kiepsko, więc stwierdziłam, że po prostu przyjdę się tylko z Wami pożegnać, wypijając Wasze zdrowie. I cóż, kochani, ja dziękuję Wam gorąco za oglądanie. Jeżeli oczywiście ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, będzie mi miło, jeżeli to zrobi, czyli kliknie na ten przycisk subskrybuj wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego filmiku. Ja Wam życzę oczywiście wspaniałego wieczoru, popołudnia, poranka, w zależności o której godzinie będziecie oglądać i zawitacie do mnie na kanał. Życzę Wam oczywiście dużo zdrówka i uśmiechu i my widzimy się w kolejnym filmiku. Pozdrawiam.